To jest taki prosty przykład, który pokazuje Ci szybkie, czasami błędne decyzje, a mądre decyzje po zastanowieniu, decyzje strategiczne. Bo często jest tak, że kupimy sobie 10 bluzeczek, już o tym kiedyś mówiłam, za, nie wiem, 20 zł, a w rzeczywistości te bluzeczki po jednym praniu można wyrzucić do kosza? Czy nie byłoby lepiej zaplanować sobie piękny dzień, piękny wyjazd do miasta, do jakiegoś szczególnego miejsca, wejść do dobrego butiku i kupić jedną bluzeczkę zamiast 10 z takim pięknym, pozytywnym przeżyciem, a jednocześnie taką, która posłuży Ci przez lata i zawsze będzie pięknie wyglądać, elegancko, z najwyższej półki. Ja mogę Ci to powiedzieć z mojego doświadczenia, że wszystkie krótkotrwałe, słodkie decyzje były dla mnie błędne. Gdybym zadała sobie troszeczkę więcej trudów w przeszłości, wzięła sobie więcej czasu na zastanowienie i podjęła strategiczne decyzje, to byłoby mi w życiu dużo łatwiej i dzisiaj byłabym już dużo dalej niż jestem. Dlatego jeżeli męczysz się i dręczysz, coś jest trudne, masz góry rzeczy niezrobionych, stale odczucie, że brakuje Ci czasu, czyli w tej materii jest po prostu ciężko, to nadszedł czas, by dokonać dwóch podstawowych zmian. Jedna – myśli. Pozytywne myśli, pozytywne nastawienie pozytywnie kształtują Twoją przyszłość. Myśli oczywiście i słowa, można to połączyć. I drugie, popatrzeć na wszystko z góry i zacząć podejmować strategiczne decyzje. Zamiast na ślepo pracować na przykład i zajmować się tymi górami rzeczy, które stale rosną, zastanowić się, jak mogę strategicznie to rozwiązać na przyszłość, żeby takie góry nie powstawały. Temat do przemyślenia. Bardzo głęboko.